No dobra. Czy wiara jest radością? Oto ja i dzieci moje, które dał mi Pan, stanowimy wieszcze znaki w Izraelu, od Pana zastępów, co na górze Syjon przebywa. I znowu 8:18. I zawsze. Dobra, dobra. Cyriusiki. Ameje. Wieszcze znaki w Izraelu. Wieszcze znaki w Puławach. Agata Biedrzycka. Na głośno. Halo? Powiedz mi, gdyby cię miało spotkać pytanie pod tytułem: jaka cię rzecz najważniejsza w życiu spotkała, to co byś odpowiedziała? Może Jezus. Ale dlaczego? Bo jest wszystkim. Bo co? Bo jest wszystkim. Bo jest wszystkim? Bo daje mi szczęście. Co ty dajesz? No. No. Okej, okay, a co wcześniej nie miałaś? No, to znaczy, no nie, w sensie, no bo tak myślałam, że mam. Albo raczej bardzo chciałam mieć. I tak sobie trochę wmawiałam, że mam. Ale widziałam, że to, że sobie wmawiam, to nie działa. A jak spotkałaś Jezusa? Sam mnie zaprosił. Poważnie? Ale na Facebooku? No, serio. No, ale wiesz, bo ja w ogóle to niedawno tak sobie ogarnęłam, że ja cię przecież, to Jezus sam do mnie przyszedł, że serio, bo nie, że ja sobie tak myślałam, że oto ja wyszłam Bogu naprzeciw i w ogóle, ale tak jakoś nigdy nie patrzyłam na to tak pod takim kątem, że to Jezus i w ogóle, że to On najpierw, jak było mi bardzo źle, to że On wtedy do mnie przyszedł i już. No dobra, czy wiara jest radością? Tak, to było pytanie sugerowane. Tak, tak. Serio, kurczę, naprawdę. W ogóle uwielbienie jest zresztą serio. Uwielbienie to normalnie wystarczy za wszystko. Wystarczy za wszystko. No, w ogóle dobrze jest najpierw. Taka, też taka chyba nowość w moim sercu, że naprawdę, że nie musisz prosić ani... No, naprawdę, że po prostu nie musisz tak jakby no nic więcej robić, tylko wystarczy uwielbiać. I to jest takie, wszystko w jednym i że to uwielbienie to po prostu wystarczy. No, czyli co, jest tak, że się na wszystko zgadzasz póki co? Że, no tak, chcę się zgadzać na wszystko. Wiesz, co bym chciała zrobić? No. Chciałabym napisać książkę o uwielbieniu. Okej. Tak sobie po prostu pomyślałam niedawno, co nie? Że kurczę, no bo to by było tak fajnie napisać tak o sobie i o swoim życiu i że to uwielbienie to jest takie super ekstra i że ma taką moc i w ogóle. Bo ty już masz 15 lat? 16. 16? No to nie za wcześnie na wiarę? Nie. Co? Nie za wcześnie. Myślę, że za późno. To do zobaczenia. Pa. Pa, z Bogiem. Z Bogiem. Chrystoteka, 22 października. Też zapraszamy. I znowu 8:18. Projekt zapraszam.